Cześć wszystkim. Zaraz zaczynamy. Dajcie znać, czy dobrze słychać, czy wszystko jest ok. Nie, nie będzie dzisiaj chyba Iwony. No i elegancko, jak słychać to. To co? 21. Ruszamy. Spróbujemy pokonać smoki. Dobra, spróbujemy się zemścić za ostatnie najpierw. Zmieniłem trochę... O, broń. I spróbujemy się zabawić. Cześć Mariusz. Cholera. Muszę się przyzwyczaić do tego wielkiego miecza z powrotem. Gnida musi tu podejść. Strzał, prawie. Dobra, lecimy z nim. Cześć Matik. A Matik, nie Matik. Mati. Dobra. Cholera. No nie no, siekana jest taka, że... Nie no, to przesada. Hello, Bajkus. Trzeba butelkami to do... Może. Tego się nie spodziewałem. No zdecydowanie tego się nie spodziewałem. Dobra. Wrócimy do małego miecza. A Mati u nas dzionek, dobrze, dobrze. Środa minie, tydzień zginie, jak to mówię. Nie to. O, i teraz. Mam jeszcze zrobiony miecz pod elektryczność. Zaraz zobaczymy, jak on się sprawdzi. I jak nie, to ruszymy na bossa i nie będziemy się tu grzebać z tym.
Dobra. Nie ma co narzekać, Mariusz. Lecą mandy. Dobra. Cypek odpalimy sobie. Iwona będzie zabawniej. Siema Grinchu. Jak tam? Daleko doszliście? Zrobiliście ten zamek, czy nie w końcu? Kurde, to jest dwóch wielkich. Nie, to przesada. Grinch.pl. Tak, zamek zrobiony. Grinch.pl. Jade do sklepu teraz. Grinch.pl. Siemka Mariusz, Handping Weink. O, grudka wyleciała. Mariusz sobie. Polski wojownik. Iwona ciekawe, czy to powie uhaha bucha hucha. Powie wszystko. Wszystko co jej napiszesz, to powie. Ładnie. Kurde. No i lecimy z nimi, będzie z głowy. Poszedł. I teraz tak. Mariusz Polski wojownik. Magda uzdolniona różowe kolare Karolinka miała i do Magiedy poleciałaby jej Magda kolczyki przypięła i ją kopnęła hehehe. Testujecie. Piołu ścigającego smoki. Dobra. Tu nic nie ma, tu nic. Z drugiej strony tylko ta jaszczurka, jak dobrze pamiętam. Mariusz Polski wojownik. Bossa grałeś byżowego króla. Jeszcze nie, boss. Zaraz właśnie bossa zrobię. Chcę tutaj zrobić to. Ubić smoka i dopiero pójść sobie na bossa. Dobra, idziemy wykonać gest. Mariusz Polski wojownik. Boss kozak. Nie, boss to jest tak, tutaj akurat... To jest lokacja, którą łatwo pominąć, nie? Znaczy jakiś smok leży sobie. I jak ominiesz, to mijasz sobie jednego z najlepszych bossów w grze. Migoczący kamień smoczego korpusu. Dobra. Idziemy wydać na level. Głosowałem, Mariusz, w ankiecie. Poszło na Wiedźmina. Miałem napisać komentarz i zapomniałem, widzisz? Mariusz Polski wojownik. Zapraszam Adam do głosowania u mnie w ankiecie. Głos poszedł, nie martw się. Wiedźmin w twoim wykonaniu na najwyższym poziomie trudności mógł Mariusz być ciekawy. Polski wojownik. Dobra. Mariusz Polski wojownik. Dziękuję. Na levelik i lecimy dalej. To tu by teraz... Mariusz Polski wojownik. Ja od jutra przerwa na YT. A długa ta przerwa, Mariusz, cię będzie? Farewell, Ashen One. Mariusz Polski wojownik. Nie na wysokim poziomie wiesia, tylko na krew i łzy. Kre...
A to nie jest droga ku zagładzie, jest najwyższy, nie? Dobra, z dzwonicy pójdziemy na smoka. Mariusz Polski Wojownik. W poniedziałek mogę wrócić. A, no to spoko. To już jakaś dłuższa przerwa. Mariusz Polski Wojownik. Albo dusza. Cypek 100. Dziś mi się trzymało. Cypek 100. Ale akurat wstałem przed streamem. Widzisz, cypek? Jesteś, będziesz śledził moje poczynania. Dobra. Ląduj, smoczek. Uczymy cię. Z jego życiem. Zbieram czy co? Nie, jak tam to bronią? Kurde, muszę coś chyba poprawić. Może klejmorem spróbuję. Gdzie? Może troszkę sprawiedliwiej. Cypek 100. Wiesz, grę się fajnie ogląda, pomimo jak wiec hejtuje Soulsy, pewnie niesłusznie, bo mogłyby mi się spodobać jakbym zagrał. Korus. Wszyscy, że o. Dzień dobry, Handping Weing. Mariusz Polski Wojownik. Polecam grę Immortal Tom, co ja gram po Bloodborne czy Dark Souls 1, 2, 3 i Sekiro to Immortal trudniejsza od 5 odcinka gram na jeden saje gry, gdzie jestem dalej w grze i jest ciekawie. Cypek 100. Witam Małka Korus. Mariusz Polski Wojownik. Witam Kornel. Korus. Witam wszystkich. Być graczem. Siema. Siema. Cypek 100. Nie wiedziałem NP, że w Soulsach są ataki dystansowe. Co? Cypek 100. Witam Małka, być graczem. Mariusz Polski Wojownik. Witamy przybyłych. Tak. Czekam na premierę gry. Kingdom of Peace. Tego nie zabiję, czy co? Cypek 100. Adaś, ale Grinch mnie dzisiaj rozwalił z tą sprzedażą broni. Face Blues Milling, Face Blues Milling, Face Blues. Nie tylko ciebie, nie? Face Blues Milling. Pierwszy raz spotkałem coś takiego, żeby ktoś wyprzedał całą broń. AKGaming.pl sprawdzają mi stronę na Steamie teraz. Trwa to mniej więcej od 1 do 3 dni. Mariusz Polski Wojownik. Ta gra, Adam, co grasz teraz, ma wymagania większe od Eldine. Znaczy, nie większe wymagania, tylko jest mniej zoptymalizowana, wiesz? Mariusz Polski Wojownik. Ja gram na PC i Elden miał Dobra. Nie iść u mnie i jakoś gram. Nie, no tak, no. Znaczy, bo Elden jest bardziej zoptymalizowany, on lepiej działa na tych słabszych sprzętach. Dobra, idziemy na bossa, nie będziemy się tu bawić, bo to szkoda czasu. Przed nami dodatki.
No, teraz najciekawszy głos gry. Chorus. Adam, co masz taki skakowany głos? Nie mam skacowanego, on cucho w gardle. Mariusz Polski Wojownik. Dobrze jest. Tylko... Słychać mnie normalnie? Słychać, dobra. Mikrofon mi się odłączył niechcący, dobra. Lecimy. Mariusz Polski Wojownik. I Madzia się zacięła. Nie, bo ona się zacięła? Nie. Mariusz Polski Wojownik. Jak czytała komentarz u mnie. A, nie, jest wszystko w porządku, dobra. Łukasz Malinowski. Cześć, pojawiam się i znikam. Cześć Łukasz, witamy. Mariusz Polski Wojownik. Nie zostaniesz na Króla Burz? Za jednego nie przeszedłem. No ja za pierwszym nie pamiętam, chyba też nie. On trudny jest, nie? Za pierwszym razem. Chorus. Co ty każesz żonie czytać? Face Green Smiling. Cypek 100. Witam Łukasz Malinowski. Wszystko co się da każe czytać. Mariusz Polski Dobra. Wojownik. Witam Łukasz. Łukasz Malinowski. Zjechałem do domu. Ale i co, wolno już do końca Mariusz tygodnia, Polski czy wojownik. Jeszcze ruszasz gdzieś? Handping weing, face blues milling, face fuch siatonge out, person to row is weing, body blue rice at arms, hand orange cobaltering eyes, trophy yellow smiling, eyes pink heart shape. Cypek 100. Adaś, żeby się nie skończyło tak, że mnie zarazisz soulsami. Zobacz, że wszyscy grają teraz soulsy. Mariusz zaczął Polski grać Grinch, Orkut Nio zaczął cisnąć. Było ciężko. Dobra, idziemy. Leci Menda. Zaraz go. Mariusz Polski Wojownik. Ja długo gram w Soulsy. Mariusz Polski Wojownik. Thimsy, a jest spoko Souls League. Chorus. Jutro gramy wieśka czy niocha. Łukasz Malinowski. Jest weekend. Mariusz Polski Wojownik. Mnie nie ma na YT. Jest. Kurde. No jeszcze jest. Dobra, mamy go. Dobra, jedziemy z drugą fazą. No, jak weekend to dobrze. W sumie ja to bym Wiedźmina chciał do końca zobaczyć, wiesz, Korkus, żeby tylko skończyć. Chorus. Uprzejmie donoszę, że czasami przerywa mikrofon. Radio Kudlewski. Siemano. Mariusz Polski Wojownik. Tera będzie tanecznie taniec z gwiazdami edycja stu u Adama. Jak Mariusz reaguje? Polski Wojownik. O, nie doleciało. Radio, handping the ink. O, odporny, dobra. Bardzo odporny. O, ale mi posiekał.
Radio Kudlewski. Witaj, małpka Mariusz. Chorus. Wczoraj grałem tego stalkera, to jest gorsze niż te Soulsy. Mariusz Polski Wojownik. Radio ta gra nie łatwa. Mariusz Polski Wojownik. Co grasz? Chorus. Siema Radio. O, będzie grubo. Z nim coś czuję. Witam Radio. Handping the ink. Siema Radio. Dobra. Raz jeszcze tu. Być graczem. Małpka Radio Kudlewski, Handping the Ink. Radio Kudlewski. Sirma Chorus. O. Radio Kudlewski. Siema małpka Cypek. Może solujemy kopa. Early Revenge. Mariusz Polski Wojownik. Hand Purple Blue Peace. Goate Turuoise White Horns. Body Green Cobalt Ring Ice. Face Pink Tears. Radio Kudlewski. Małpka być graczem Hejka. Chorus. Kurwa, mam oko podbite. Będzie widać na streamie. Chorus. Jak ja jutro będę streamować? Hello. Dobra, lecimy na bossa. Dawaj, koleś. Mariusz Polski Wojownik. Zatuszuję, to nie będzie widać. Radio Kudlewski. Małpka Korkus, a co oczami streamujesz? Chorus. W oczach mam refleks ważki. Mariusz Polski Wojownik. W koopie łatwiej jest. Chorus. Wiecie co? Zabawa większa. Nie trafiasz go w głowę. A ten już go trafił, dobra. Mariusz Polski Wojownik. Ja teraz w Eldenie na smoka lecę w Anzula na NG1, to będzie wyzwanie. Radio Kudlewski. Tak, Mariusz, ale powiem ci, NG już jeden jest trochę łatwiejszy, nie? Chorus. Masz zbudowaną teraz postać. Zauważyłem, że gry nie słychać. Naprawdę nie słychać gry w ogóle? No mówię, normalnie pokazuje dźwięk z gry. Chorus. Radio, właśnie Adaś mówi, żeby grać Wiedźmina, chyba zrobię ankietę. Chorus. Tak. No, mnie normalnie pokazuje dźwięk z gry. Oj, coś OBS ześwirował? Napierdzielę komendę. Mariusz Polski Wojownik. Mam może postać rozbudowaną, ale pamiętaj, Adam, że wrogowie są silniejsi. Chorus. Iwonę słyszę, ciebie słyszę, a gry nie słyszę. No, dziwne. Zaraz... Mariusz Polski Wojownik. Głos z gry wcięło. Stanisław Sobotka. Jak rozwalisz tego bossa, to wysyłam donate 500 zł, masz dwie próby. Radio Kudlewski. ZW. Być graczem. No, kurde. Faktycznie nie słychać gry. Teraz naprawimy tę grę, spokojnie. Wszędzie eksperci od Soulsów, D.
Chorus. Ou, Stasiu, grubo motywujesz. Cypek 100. Stanisław, emotikon zdumienie. I pad. No, czyli. Poszedł. Dobra. I teraz dodatki. Będzie ciekawie. Ale co się stało, że dźwięku z gry nie ma? Mariusz Polski Wojownik. Face fuch siatonge out. Face fuch siatonge out. Hand ping weing. Face blues milling. Być graczem. Małpka Stanisław Sobotka, dawaj Adamowi hajs, emotikon uśmiech. Cypek 100. Working head wody, face fuch siatonge out. Kurde. Co się z tym dźwiękiem mogło stać? Mariusz Polski Wojownik. Teraz dźwięk z gry dla głuchoniemych się zrobiło. Teraz zobaczymy, jak podgłosze gry. Cypek 100. Gdzie są pieniądze za las? Mariusz Polski Wojownik. Face purple crying, ice purple crying. Teraz co? Jest face dźwięk czy nie ma? Face ice, face pink tears, face blue vide ice, face blue smiling. Wrócił dźwięk czy nie? Jak podgłosiłem? Nie ma. Dobra. Czyli to nie to. Cypek to coś 100. OBS ześwirował znowu. Nie ma dźwięku. A jak wyłączę OBS-a i włączę, to przerwie mi na ten streama, czy nie? Czy będzie dalej stream szedł? Bo mu OBS-a zresetował, zobaczył. Co? Znawcy OBS-a. Jak go wyłączę i włączę? Mariusz Polski Wojownik. Głosu nią tak Adam gra, że głos wywaliło i stodołę przypaliło. Face blues milling, bo ołbies zasfirowało, bo coś na whitey się zsr. Face purple crying. Dobra, to otworzyło. Dobra. Co, chłopaki, jak myślicie? Jak wywalę OBS-a i włączę go jeszcze raz? Zniknie tylko OBS na streamie, co? Mariusz Polski Wojownik. Będzie na głucho. Nie, no nie będzie na głucho. Zrobimy to zaraz. Dobra. Zrobimy próbę. Ink. Mariusz Polski Wojownik. To nie pomogę, Adam. Dobra. Korus. Słuchajcie, idę na TV. Dobra, spoko, Korus. Ciężki dzień dzisiaj miałem. Wrócił dźwięk? Czekajcie. Podgłosimy. No. Mariusz Polski Wojownik. No. Ale nie ma dźwięku? Mariusz Polski Wojownik. Nie. Co jest, jak mi pokazuje, że jest dźwięk normalny? Ledwo le słyszę, tak? Radio Kudlewski. No dobra. Jadam na TV ledwo, ale słyszę.
Mariusz Polski Wojownik. Być graczem. Dobra, jest już. Tylko cicho. Mariusz Polski Wojownik. Jest. Odgłosiliśmy. Adaś. Dobra, cześć teraz. Korus. Weź na pasku zadań, daj prawy na dźwięki. No i mam i... Mariusz Polski Wojownik. Na okay. Słuchawkach słyszę. A teraz? Mariusz Polski Wojownik. Okej. Okay. Dobra. No. Korus. Czy mi coś jest. Grzebało, dobra. Korus. Okej. Okay. Wydaliśmy. Mariusz Polski Wojownik. Jits Majonezy Adam. Dobra, i teraz dodatki zaczynamy. Będzie ciekawie. Dodatki przed nami. Radio Kudlewski. Jest głos. Dajcie już spokój, bo ja tu chcę krwi. Face fuch siatongę out. Zaraz będzie krew, radzi mnie się lało. Korus. Idę wyłożyć dupę przed 55 cali, bo mnie nie stać na 75, face green smiling. Musisz zrobić sobie ten, na streamie cel, telewizor 75 cali. Dobra. Piczka. Niedroga tylko. Lica oczyszczenia. Startujemy. Mariusz Polski Wojownik. Dobrze zapamiętałeś, Adam, u mnie ukryte niektóre zakamarki, co pokazywałem w DLC. Radio Kudlewski. Adaś, mikrofon bliżej, bo cię bramka ucina. No dziwne, że ucina, ale dobra. Na razie jest. Zbieram na 3-letni zapas pampersów, face green smiling. No nie mów, że 3 lata pampersy będzie nosił. Wiem, dużo też wiesz, Adam, dobry graczu. Dobra, dotykamy i lecimy w dodatku. Mariusz Polski Wojownik. To spoko DLC jak wszystkie. Mariusz, no właśnie Polski mi te wojownik. Drugie bardziej podeszło DLC, wiesz? Lubię w grach soulsowych mrożne krainy. Tutaj to jest krótkie i takie dosyć potyśtane na początku. Bo to trzeba tu przeskakiwać, cofać się, wracać takie. Mariusz Polski Wojownik. WW Bloodburnie zamek mrożny Lucarisa. No był ten zamek, ale tam w zamku to trochę było. Dobra. Dobra. Nic, dobra, lecimy. I zmieniamy mój mieczyk na z powrotem. Mieczyk chaosu. I teraz tak, pytanie. Mariusz Polski Wojownik. Jak u mnie wygra DS2, to będą jaja. To ma szansę na zwycięstwo? Wojownik, bo ja tej gry nie skończyłem. Nie dużo mniej. Mariusz Polski Wojownik.
wygrywa. O, Mariusz widzisz. Polski wojownik. DS2. Tu cięższe nogawice. Mam coś, co mogę zdjąć? Nie. No dobra. No widzisz, Mariusz, no nie spodziewałbym się, że DS2 będzie wygrywać. Ja na samym streamie chyba będę robił. Ok, jest moim zdaniem, chciałbyś większy. Mariusz Polski Wojownik. Może Wiesiu wygra. Dobra. Kurde, jakbym trochę wzmocnił, to bym ich na strzała zdejmował. Cypek 100. Ka, głosowałem na tym się, bo poznałabym gierkę. No widzisz, każdy głosował na co innego. Ja znowu Wiedźmina bym chętnie obejrzał. W wykonaniu Mariusza. Mariusz Polski Wojownik. Tym się Cypek też dobdy soul. Radio Kudlewski. Małpka, Cypek, dostałeś linka na da. Mariusz Przed. Polski Wojownik. Mamy. Tym si też nie skończyłem. Radio Kudlewski. Dobra, popadali i... Wszyscy Dark Souls teraz grają. Wszystko zebraliśmy. Cypek 100. Sprawdzę później, ok. Aktualnie techniczne nie mogę wejść na DC, ale wbiję tam dziś. Cypek 100. Dobra, mamy. Do małpka radzi. Mariusz Polski Wojownik. Ja długo gram w Soulsuj. No ja też. Cypek 100. Siedzę na fonie i nie mam apki. Cypek 100. PlayStation 3. I hasła nie znam. Radio Kudlewski. Wilki. Małpka, Cypek, spoko. Siema. Siema, Mikele. Cypek 100. Chyba, że może mnie na Messenger dodasz. Mikele, nie było dzisiaj odcinka, nie? Z tego, z Harego. Siema, mi umknęło. Cypek 100. Witam, małpka Mikele. Dobra, mamy wszystkie. I wjeżdżamy do góry. Radio Kudlewski. Małpka, Cypek, nie mam Messengera. Mikelel. Nie, nie było. No właśnie, mi się zdarzyło. Mówię, kurde, może mi umknęło, bo to taki szalony dzień dzisiaj, ale... Mariusz Polski Wojownik. Kolega mi pożyczył, jak miałem konsolę Sekiro i gdybym nie grał w tym się, to bym w Sekiro gu zrobił, bo w FMZ są identyko bloki jak w Sekiro. Sekiro spoko gra. Mikelel. Małpka Radio Kudlewski. Małpka Cypek 100. Handping Weing. Mariusz Polski Wojownik. Witam, Mikaelel. Mikelel. Nie miałem czasu zmontować. Mikelel. Małpka Mariusz Polski Wojownik. Handping. Dobra. Teraz zanim to widzicie, tam jest taki wielki wilk. Zaczynam cię ogarnąć. Z kim kup?
Kraczami losowymi, wiesz, jak gdzieś będzie znak, tak jak wcześniej walczyliśmy, to kogoś przyzwiemy sobie znowu. Chodź tu. Mariusz Polski Wojownik. Jak ktoś gra w Elden Ring na PC powoli. Mariusz Polski Wojownik. Bo ja na PC gram. Dobra. Mamy pokonanego dużego wilka. No ja się z Grinchem trochę umawiałem, że z Grinchem zagrać, bo babo im to idzie. Trzeba trochę im podtłumaczyć mechanikę. Bo jak sprzedał wszystko Grinch z zestawu, to normalnie poszedł na kota. Dobra, i teraz będzie trudniejszy motyw. Mariusz Polski Wojownik. Ale Grinch na konsoli to ja nie zagram. No nie, no Grinch na konsoli, nie? Mariusz Polski Wojownik. Bo ja z PC gram. Z plecy, dobra. O ty. Dobra, poszedł. Odłamek. Mikelel. Ja was podziwiam za te Souls League. Mariusz Polski Wojownik. Nie ma co podziwiać, trzeba zagrać. Teraz będzie sporo tych Wikingów. O, Wikingu będzie całkiem spoko. I najpierw rozwalę tego, co rzucę. Mikelel. Przeszedłem Bloodborne jakieś od 2 do 3 lata temu i do tej pory nie zebrałem się za kolejną grę tego typu. Cypek stop. Mikelel, a nie grałeś nigdy w Souls. Cypek stop. A, okej, okay. Ja MP nie grałem. Kurde. Nie, lecz się, lecz, lecz. Dobra. Radio Kudlewski. Tej mi aż Bloodborne da się bike stabować. Cypek 100. Dlatego wszyscy czekają na ten mój stream Sekiro, od którego się wymiguje. Facebook siatonge out. Facebook siatonge out. No. Facebook siatonge out. Nie wolno się wymigiwać. Chodź, 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 chodź. Ja nie grałem w Souls i kolega mnie zaraził i jeden mój Souls League to no Souls 3 jest, którego grałem i teraz to leci już z górki. Nie, Souls uzależniają, jak się wciągniesz, nie? Witam. Mariusz Polski Wojownik. Platyny wpadały. Mikelel. Dzień dobry, małpka Korus.2 Handping Wink. Cypek 100. Nie! Korus 2 z Multikinta. Mikelel. Ale. Małpka Cypek 100 nie wymigł się. Facebook. Korus.2. Nie uczęszczam do Multikina. Korus.2. Witam, małpka Mikelel. Mnie też ciągnęły trudne gry, ale... Ciągły tylko L. Uwie trudne gry. Kurde. Nie lubię tego momentu, tego dodatku, nie? Radio Kudlewski. Tu raczej nikt nie wystawi znaku. Korus, czytałeś komentarz pod ostatnim LM o śrubach. Mariusz Polski Wojownik. Gdzie Adam masz spadachrony w Biedronce nie było i zgon na ekranie. Facebook siatonge out. No niestety nie było spadochronów. Jabi. Facebook siatonge out. Korus kropka 2. Nie wciągnął pistek. Radio Kudlewski. Suwak.
No ale... A, gratulacje Radziu z okazji 11 tysięcy subów. Dzisiaj jak zobaczyłem, mówię, ja pierdzielę, nie? Mikelel. Już 11. No, 11. Dopiero na 10K gratulowałem. Chorus. A co to za podrabianie w Facebook Siatongę Out? Mikelel. Ładnie lecisz, Face plus mini. Mariusz Polski Wojownik. Ale ja jadę S2 przewaga nad 3 grami do 17%. To Soulzy Like u mnie od 1 kwietnia. Głosujcie u mnie. Tak, głosujcie u Mariusza. Kurwa, koleś mi pisze, że kupiłem sabi. Co? Radio Kudlewski. A ja nie umiem. Radio Kudlewski. Dzięki małpka Mikelel. 11 tysięcy subów kupić, to kurde, grubo. Nie, tam te szorcy z kopalnia z subów i tyle. Dobra. Mariusz Polski Wojownik. Dobre radio, Face Purple Crying, Face Blue Vide Eyes. A 11 tysięcy już robi wrażenie, nie? To już taka konkretna liczba. Mariusz Polski Wojownik. Muszę w Eldenie zrobić gameplay, ty poradniki, gdzie, co i jak. No, ja chciałem porobić takie rzeczy, ale to tyle zajmuje czasu, Mariusz. Mariusz Polski Wojownik. Gdzie farmić ITP i gdzie, co jest w Eldenie? Tam jest jeden. Radio Kudlewski. Mogę wam obiecać, że jak dojdę do 100 tysięcy, to wezmę guzik i zamknę kanał. Face Prince Mini. Face Prince Mini. Mikelel. Poradniki akurat oddają fajnie. Chorus. Radio, widziałem ten komentarz, ale dopiero teraz załapałem potrzebę. Mikelel. Mam jeden taki pseudo poradnik z Assassina. Mariusz Polski Wojownik. Jedynie w szorcach. Mikelel. To wbija ciągle wyświetlenia z Google XT. Ja pierdzielę, no nie wytrzymam zaraz, nie? Mariusz Polski Wojownik. Jak dojdę do 1000 subów, kończę na YT, Face Purple Crying, Hand Pink Weing, Face Fuch Siatongę Out, Ice Pink Kietrzafe, Hand Ring Crystal Ball, Face Turuoise Drinking Coffee. Chorus. Mikelel, gdzie kolejny materiał mi się u? Mikelel. Małpka chorus, małpka chorus, kropka 2, który emotikon zdumienie. Radio Kudlewski. Małpka Mikelel, pozdrów mi się. Chorus. Mariusz Polski Wojownik. Jest dobra. Ale u Adama igrzyska są likowe. No igrzyska. No. Rzeźnia jest taka, że... Kurde, ciężko aż cokolwiek zrobić. Lecimy.
kurde tam z tym strzelaniem. Mikkel. Pozdrowie, a materiał będzie, tylko muszę dokończyć montowanie. W sumie zaplanowaliśmy coś zabawnego na wstępie, może się spodoba młodszej widowni. Korus. Gdzie te 500 zł jest? Zaraz znajdę Staszka i dam mu. Radio Kudlewski. Tak, ścigaj moje 500 zł. Urodził się w Parnam XD. Mariusz Polski Wojownik. Radio, ale poleciałeś. Face Greens Meaning. Jest plecy i zaraz będzie pozamiatane. Dobra. Korkus, jak dorwiesz Staszka i przeleje, to połowa jest twoja. Korus. Nie wiem dlaczego, ale jak oglądam DSA, to wydaje mi się dużo łatwiejsze od Bloodborne i Niocha. Tylko tak wydaje. U góry jest popiół Adam. Wiem, Korus. Wiem. Może to tylko złudzenie. Kurde. Mariusz Polski Wojownik. Do wzięcia. Radio Kudlewski. Małpka Korus, bo DS1 jest łatwiejszy od Bloodborne. Mikkel. Nie no, Bloodborne chyba był łatwiejszym Souls-likiem. Cypek 100. Kolorowych jarmarków, Face Blues Milling. Bloodborne nie był jakiś mocno trudny, ale... Nie ma czegoś takiego jak łatwe Souls-a. Jednemu siada, drugiemu nie. Korus. W ogóle to odkryłem, że można blokować ataki kulą Onry Oki. Cypek 100. Już każdy mówi co innego o trudności tych Souls-ów, że się pogubiłem XD. Korus. Face Greens Milling. Mariusz Polski Wojownik. Bez Estusa będzie ciężko. Immortal Unchained w tego Souls League to jak zebrać Sekiro wraz z Bloodborne i Dark Souls 2. Mikkel. Panie Małpka akagaming.pl, jak oceniasz dodatek do Bloodborne? Chodzi o tego finalnego bossa głównie. Szczerze? Sierota Kos mi bardziej podszedł niż ten król, który jest na tym dachu, co z nim walczysz. Tym królem miałem o wiele większe problemy niż z sierotą Kos. Była po prostu ta sierota w moim stylu, jeśli chodzi o bossów, nie? Dobra. Wszyscy? Mariusz Polski Wojownik. Sierota Kos, spoko, spoko boss. Jedziemy na dół. No sierota Kos, no, jednym z tych sprawił większe problemy, innym nie. No zależy jak trafisz, nie? Dobra, idę na TV, zagłosujecie w ankiecie. Mariusz Polski Wojownik. Ja Lukariusa i sierot Kos przeszłem szybko. Mikkel. A Erbrietta czy jakoś tak? Erbrietas? No też sprawiała problemy, nie? Tam 3 dni się męczyłem, a sierota jakoś 5 podejść. A ja znowu 3 dni, Mariusz takie w sumie z 15 godzin, to walczyłem z Ishinem. Nie przypasił znowu. Mikkel. Z Ishinem z Sekiro, nie? Mikkel. Co gdzie? Mikkel. Emotikon zdumienie. Korus. U mnie na kanale. Radio Kudlewski. Ilu graczy, tyle opinii. Dokładnie. Ja jeszcze, to sam będę sierota Kos.
Face Orange Rice Tajebro. Ostatnia butelka. Już idę głosować. Dobra. Nie wyświetliła mi się emotikon zdumienie. I koniec. Wszystkie butelki poszły się bujeć. Face Orange Rice Tajebro. Face Orange Rice Tajebro. Dobra. Face Orange Rice Tajebro. I tu zrobiłem wszystko. Dobra, i muszę wrócić kością teraz i ruszyć jeszcze raz. Bo bez butelek to nie walka. Chorus. Wy się tak spieracie, a ja onryoki nie umiem pokonać. Face Green Smiling. Mariusz Polski Wojownik. W nio 1 jest trudniejsza, bo jest oporna, a nio 2 jest łatwiejsze od 1 bordzenie, na przykład Scalish i robi robot. Zależy, widzisz, co Mariusz uważa, że na przykład dużo osób twierdzi, że jedynka była dużo łatwiejsza, bo była bardziej przystępna. Mniej tych mechanik było i można było łatwiej pod siebie wszystko zrobić. Smoki. Dobra. Coś ciekawego będziemy mieli. Dwójka była fajna, bo bardziej rozbudowana, ale jedynka jednak jest... Nie wiem, moim zdaniem jest ciekawsza, nie? Jest. Idziemy dalej. I w jedynce dużo szybciej ładuje się żywa broń niż w dwójce, ta przemiana w Yokai, nie? Ale dla mnie Hio 1 nie trudne, bo miałem Shuriken i taki build, tylko rzucałem i jak czołg na nogach. Chorus. Na następnym streamie jedziemy ku Sarigama i włócznia lub duży miecz. Radio Kudlewski. Zagłosowałem na Simsy, Face Blue Smiling. Na radiu trzeba zagłosować i w moim imieniu na Simsy. Dość tych trudnych gier. Trzeba przejść coś łatwiejszego. Chorus. Myślałem wziąć dwa miecze i rozwijać na przemian skill index. Chorus. Ale nie wiem, czy to będzie dobrze. Dwa miecze, rozumiem, że skill index. Z tymi bulidami tam jest trochę inaczej niż w Soulsach na przykład. Tu dajesz typowo w siłę i jedziesz siłę, tak? Tam jednak, wiesz, kładziesz przykładowo w serce. Skaluje się bardziej z sercem, tam uczy katana tylko, nie? Ale na przykład dajesz serce, to masz więcej punktów życia. Więcej czegoś tam jeszcze. Radio Kudlewski. Jak patrzę na żonę, to widzę pasek życia jak u bossa. Face Blue Smiling. No to ciekawe. Wylądowaliśmy. Jeszcze raz wilki, czy nie? Chorus. Rex też mi daje życie, jak miałem Kusarigama. No tak, no wszystko praktycznie nam daje życie, nie? Życie i wytrzymałość. Chorus. Widziałem builda, gdzie chłop miał 99 dex i 16 serca. Mają ludzie buildy, no. Ostatnio graliśmy przecież Golden Ringa z XJ Jokiem i on miał tam 600 któryś poziom, nie? Ale potem jest fajnie w nio 1 czy 2, co dzieje się z bossami. No tak, no to... Inna bajka, nie? Ci bossowie w dniu 2. Ogólnie naprawdę podobały mi się obie części i planuję zrobić coś z nimi, ale... Hiroshima, chociaż dni jakbym się znał ich z... Mariusz Polski Wojownik. Gdybym miał nio, bym pokazał BLD. No zobaczymy, co z tym nio wyjdzie. Bo planuję to ograć, ale... Na razie nie mam czasu, bo Rise of the Ronin chcę trochę przycisnąć jeszcze. I muszę skończyć Lies of the P. Lies of P, boże. Chorus. Dobry.
Ja dalej nie rozumiem, tylko skąd się biorą punkty do rozwijania jutsu. Jak używasz jutsu, to one się tworzą, nie? Mocny włos, face green smiling. Jak będziesz używał jutsu, na przykład ten magii, czy właśnie... Podejrzewam, na co głosowałeś. Chorus. No jak używasz, na przykład shurikenów, nie? To za jakiś, po jakimś czasie używania dostajesz te. Napisałem w komentarzu, na co głosowałem. Radio Kudlewski. Mikelel, nie zapominaj o Suzuki. Rozkręcamy Ryk Express. Tak, rozkręcamy. Czyli jak używam magii, to dostaję punkt na rozwijanie skilla magii, tak? Tak, tak, tylko musisz ileś razy użyć tej magii, nie? Ja ten, ja na przykład właśnie dlatego używam tych talizmanów do nakładania efektów na miecz, żeby właśnie sobie, o, punkty magii nabijecie. O kurde. Dobra. Jest. Link.pl. Nie no, dzisiaj ekspres. Link.pl. Jutro suszarka. O ja, co tu się dzieje? Mikelel, dokładnie. Face green smiling. Chorus. A talizmany i bomby odnawiają się w tabliczkach, tak. O. Tak, o bomby, te, które wytworzysz sobie ze swoich umiejętności, to się odnawiają, a te, które znajdujesz, nie. Suligama i duszek z motylkiem, set Hattori i Henzo i dobre cechy zrobić w Shukerigeny i dobre rozwijanie postaci i gry samymi Shurigenami się przechodzi. Chorus. Grinch, idź do mnie, zagłosuj w ankiecie, face green smiling. Mariusz Polski Wojownik. Adam Kaput. Kaput. Nie lubię tego momentu w tym dodatku, nie? Tam jest za dużo wszystkiego naraz. Ja chyba złego ducha wziąłem na początku. Ognistego trzeba było wziąć, wiesz? Na początku jest ten ognisty, nie? Bo jednak bardzo wrażliwi na ogień jest na początku przeciwnicy. Chorus. No właśnie. Na razie batacha nie idzie. Tam sobie siedzą, to tu są wilczki. Chorus. ZW. Spoko. Musimy się połączyć na twoim streamie z Nio, jak w tym, z Grinchem i trochę podtłumaczymy wszystkie te mechaniki, techniki i inne. Mariusz Polski Wojownik. Duch ognisty wilk jest na początek najlepszy. Dobra, pokonane, idziemy dalej. Nie, to tu gdzieś było. A, tu.
Korus. Na ten moment 6 głosów. Wszystkie na jeden tytuł. Na co? Kto prowadzi? Mariusz Polski Wojownik. Adam, zabierz Grincha na levelowanie do tego smoka, co 14 leveli daje. Ale... obok jest ta forteca do najlepszego w grze talizmanu Radagona. Psych antystresowy. Siema, co to za gówniana gra? A to zawsze, cycu. No to sprawa jasna. Face Greens Meaning. Green.pl. Chorus list, zagłosowałem, dobrze, wiesz na co? Face Greens Meaning. Mariusz Polski Wojownik. Ja na nią jeden dałem. Chorus. Niocha. Michelel. Hej małpka, psych antystresowy. Hand Pink Weing. Dobra, jedziemy Chorus. Dalej z nimi. Siema cycu, a ty to kto? Psych antystresowy. Twój stary. Dobra, mamy go. Wielki łuk. Wyłamek. Korus. Wyłamek. Tata, face fuchsia videais. Tato, daj piątkę. Person to row is a ink. Dobra. Mamy go. Mariusz Polski Wojownik. Dobry jej. Face orange beating nails. Face fuchsia. Teraz część tutaj jeszcze. Michelel. Ale ofensywny fight dziś. Chyba jednak stresowy. Tu nigdy nie jest stresowy. Psych antystresowy. O, jest znowu wilczek. Żałuję, że się przyznałem. Kilkanaście lat temu wyskoczyłem po papierosy. Mariusz Polski Wojownik. I droga do ogniska. No właśnie, wiem, że do ogniska, ale to chcę tu przejść. Kasę, bo będzie alimentacja. Ale... dobra. Trzeba się tu przeraszować chyba trochę. Przebiegniemy ten moment, bo mi to zaczyna wkurzać. Nie ma już, jesteś dorosły. Ale zaległe chcę. Ty tu zaległe. Chorus. Zaległe się należy. Chorus. Nie ma nikogo, żeby się z kimś pograć. Nikt nie chce. Ale ciebie, Adam, lubią. Person to row is a ink. Ice purple crying. Glasses purple yellow diamond. Hand purple blue pink. Mariusz Polski Wojownik. Dark Souls 3. Chorus. Adama lubią. Kto? Face plus milling. Tak, aż rzucają do mnie kijami. Dobra, dam ci te papierosy. Mariusz Polski Wojownik. Adama lubia wilki w DS3. Wilki tutaj to kurde. Dobra, żeby przeraszować trochę. Żeby tu nie zwlekać, bo to będziemy przedłużać. Chciałbym zrobić kawałek tej lokacji jeszcze. Chorus. W dupie mam papierosy za 5 zł, teraz kosztują 25, dawaj nowe. Dobra. Przebiliśmy, dobra. Teraz sobie poradzimy. Psych antystresowy. No skakać czy nie? Dam ci pal małe za 17 zł.
Korus. Klubowe bez filtra. Korus. Niżej nie zejdę. Mariusz Polski Wojownik. Adam, jak pokonywałeś Fridę, szedłeś do malarki z tym, co dostawałeś od bossa Gale, tego rycerza. Kojarzę, że tak, że chyba szedłem, wchodziłem do niej tam, nie? Już jak się cały kościół palił, nie? Cała ta lokacja, w której siedziała. Dobra. A, jest kościółek, ale teraz gdzieś tu jest ognisko. Tutaj, w końcu. I zaczynamy zabawę. Godes Minion. Siema AK. Siema Minion. Mariusz Polski Wojownik. Minion, kiedy Lies of P? Cygaro od Fidele Castro, Ted Gringa Meor, Face Turuoise, Cobalt Rinkais. Głosowałem na Lies of P, nie wiem jak tam reszta głosów poszła. Widziałem, że dzisiaj grałeś w Mass Effecta. Mikelel. Hej małpka, Godes Minion. Korus. Minion mówi się, witam szanowanego pana AK. Godes Minion. Miało być dziś, ale wygrało me. Matysu. Siema wszystko. O, siema Matysu. Siema. Korus. Matys zbił nawet do nas, zobaczcie. Momencie, zacne grono. Siema Matysu. Godes Minion. Będzie w wszystkie trzy? Nie. Na spokojnie. Chciałem. Mariusz Polski Wojownik. Zdjęta broń. Matysu, Handping Weing, Handping Weing. Godes Minion. Me niewiele zostało. Może wrzućcie link do Matysa, bo mało jeszcze, może mało kto go ma z nas. Trzeba podlala ciosany barbarzyńca. Korus. O, da ktoś radę wrzucić link? Minion? Radzie Kudlewski. Siema małpka Matysu. Godes Minion. Może trzy streamy. Korus. To wszystko to zebrałem. Dwukropek ukośnik ukośnik youtube.com ukośnik małpka matysu upl znak zapytania sk znak równości e0h83m4hmw2 matysu. Dobra, dzięki za link. O matko miło mi, dziękuję emotikon szeroki uśmiech. Godes Minion. https://www.youtube.com/małpka-matysu.pl znak zapytania. Mamy wszystko. Znak równości 7 powmyślnik i bepamyślnik c. Korus. Nie na za co. 5 złotych. Mikelel. Hej małpka Matysu, Handping Weing. Godes Minion. Aha, byłem wolniejszy. Radio Kudlewski. QRWA wyprzedzili mnie. No, dobra. Mariusz Polski Wojownik. Medal Yellow First Red, Finger Red Number One, Olcano Green La Orange. Było czy to było? Mariusz Polski Wojownik. Kurde. Kornel krzyknął 5 zeta. Dobra, idę tam się, tu odblokuję sobie przejście, a później przejdę tam. Korus. Marcin Kurzi Król, Face Green Smiling. Godes Minion. Cipi cipi ciapa ciapa dubi dubi magikomi dubi dubi bum 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 bum. Gracie w Souls Like'i, dobrze wiecie, że bez czytanego czatu nie da rady tego ogarnąć, nie? Oczywiście na uszach stanęli. To się później otwiera chyba, tak? O, jest i rycerz. Psych antystresowy. I nastaruje ktoś łodko. I ty co, jest humor poprawiony. Zaraz idę się uczyć latać samolotami w grze o okrętach. Korus. Minion, a chce ode kropka mnie. Psych antystresowy. Face plus milling. Mariusz Polski Wojownik. Dobra. Kura narobiła dużego krzyku, tak krakało, że się kurce się zsr. Godes Minion. Zawsze mnie rozwala to cipi cipi. Mariusz Polski Wojownik.
Na wesoło. Kudlewski. No stres. Sajk antystresowy. Mamy ognisko. Siema radio. Korus. Ja ci dam CI pies cipa. Matysu. AK będziesz ogrywać Archtron. No właśnie, ja gram na konsoli, a Archtron jest na PC tylko, nie? Chciałbym sobie kupić na PC Solsy, ale szczerze... Dark Major. Mariusz Polski Wojownik. Cipi cipi, haha, u Adama jest wesoło. Tak, musi być wesoło. Polski Wojownik. Person Holding Pencil. Face Fuchsia Flower Shafe. Powiem, gdzie śledziłem trochę tego Archtrona i... No, interesujący tytuł, ale co z tego? Niestety. Ajajaj, no to powiem ci, że warto. A ogrywałeś? Godes Minion. Adam się nie gniewa na mnie, o to cipi cipi. Prawda. Czy ktoś rozumie moje nieotwarte pragnienie cipi cipi? Tak, Korus. Wszyscy rozumieją cipi cipi. Nieotwarte pragnienie. Wczoraj było, a dzisiaj nie ma. Ice Purple Kring. Zapytaj żony, gdzie jest kabel do pada. Dobra. Matysu. Mam nagrane dwa odcinki na ten moment, ale wrzucę jakoś później. Cipi cipi XD. Korus. Minion to do żony, a nie do nas. Godes Minion. Ta Iwona jest najlepsza, leży ze śmiechu. Najlepsza. Najlepsza. Dobra. Zrobimy teraz już całą tamtą stronę. Radio Kudlewski. Małpka Minion, czy ty przypadkiem nie chcesz kupić dwóch wiader wody? Mariusz Polski Wojownik. Cipi cipi epitupu tupu cipi. A co? Po brodę siedzi? Sajk antystresowy. Udarka Iwona wymiata tutaj zaj 5 metrów pod mułem. Godes Minion. A w jakiej cenie? Korus. Co ja bym miał dobrą z konsoli bezpośrednio streamowo? Face green smiling, face green smiling, face green smiling. Sajk antystresowy. Radia znaczy się. Wiem, że u Radzie, no to jest konsolowa, ja też miałem to z konsoli, to była petarda przecież, nie? Tutaj niestety. Czytanie czatu idzie średnio. Mariusz Polski Wojownik. Dobra, mamy. Radio wiadro drosze od wody, hiheha. Rocket Red Count of Liftoff. Dobra, jest. I ślizg. No to ślizg. Korus. Fajna ta gra. Fajna. Na pewno by ci się spodobało. Myślę, że powinieneś zacząć właśnie od tego, a nie od Nio. Z jakiego materiału te wiadra? Mariusz Polski Wojownik. Tu dużo znajdziek poukrywanych. No dużo i dużo skakania po te znajdźki. Adaś, a dlaczego nie streamujesz z konsoli? Bo streamuję przez tego OBS-a i za pomocą grabera, nie? Po to nawrzucałem tych wszystkich Mariusz subskrybentów Polski, i tych innych, żeby to wszystko było widać. Ja w nią grałem w Doktor 3, już nie pamiętam, cipi cipi. Korus. Jak skończę Niocha, to będę grał w symulator Podlasia przez miesiąc, żeby podreperować zdrowie psychiczne. Face green smiling. Radio Kudlewski. Małpka Minion, widać, że nie czytasz moich shortów. Ja od wykapanego czytam wszystko do dechy, nie? Korus. Ha. Złapany na gorącym uczynku Minion. 5 zł. Złapany 5 zł. Mariusz Polski Wojownik. Ice Purple Kring. Ice Purple Kring.
Mariusz Polski Wojownik. I 5 złotych. Godesenio. Ja ledwo wyrabiam się z oglądaniem materiałów chłopaków, a ten jeszcze mówisz o shortach. No, ja też z materiałami mam właśnie taki problem. Forus. Potrafię po dwa na raz oglądać filmy, nie? On chyba lubi swoją teściową. Face Dreams Milling. Ma teściową na 102, dlatego ją lubi. Ona jest 100 metrów od domu i 2 metry pod ziemią. Mariusz, pamiętasz jaka tu broń jest? Jaka zarąbista broń do latania? Czy nie pamiętasz, co? Matika. Cześć Adam Emotikon, uśmiech i szczęście. O, siema Mati. Myślałem, że nie wpadniesz. Z obecności była sprawdzona. To... życie, jej życie. O, jest i on. Mariusz Polski Wojownik. Na dachu jest ta broń. Krucze pióra, nie? Face Dreams Milling. Mariusz Polski Wojownik. Matik, witamy. Person to roll is the being. Godes Minion. Bardzo lubię, to prawda. Radio Kudlewski. Dobra, ja z panem Matik przyszedł. Ja pierdzielę. Przysnęło mi się, bo miałem nowy dziś emotikon uśmiech. O, nocka była. Mariusz Polski Wojownik. To pamiętałem. Korus. Moja teściowa dzisiaj stała u mnie w salonie i czekała 20 minut na odpowiedź. Face fuch się tonge out. Teściowa w salonie. Mariusz Polski Wojownik. Kurde. Ale Adam masaż za free. No, posiekam jak cebulkę. Zaraz go pokroimy. Będzie rewanż. Godes Minion. I jeszcze żyjesz. Mariusz Polski Wojownik. Jak pomidorka w Eldenie. Korus. Idziemy z nimi tam. Ja jestem odporny na jad. Godes Minion. XD. Radio Kudlewski. Małpka Korus i gargulce w wejściu jej nie zajebały. Korus. Lata w gnieździe w nim nie uodpornił. Face Dreams Milling. Mariusz Polski Wojownik. Pip. Lata w gnieździe żmij, mówisz. Godes Minion. Łapeczki wszyscy dali. Proszę pamiętać o tym. Korus. Tak, dokładnie. Radio zamieniła je w kamień. Face Blues Milling. Dobra. Radio Kudlewski. Jeszcze raz. Mój pies jak zaszczekał na teściową, tylko to sraczki dostał natychmiast. Korus. Face Dreams Milling, Face Dreams Milling, Face Dreams Milling. Godes Minion. Biedny piesek. Korus. Siema Matika. Uciekaj, uciekaj. Aś ty. I... Mariusz Polski Wojownik. Czterech łysych się zebrało, kawał kiełbasy z marketu ukraść chciało, lecz już tak nie mieli i się załamali. O ja pierdziel. Ale on jest... Mariusz Polski Wojownik. Rewanż. Mhm. Matika. 2-0 dla niego. Małpka Korus, Face Blues Milling, Face Blues Milling. Fucker, pytanie. Nie idzie mi tutaj w tym dodatku normalnie. A na celu dodatek nie jest cały łatwiejszy.
Mariusz polski wojownik. On jest mocny. No jest, bo jest mocny. To chyba ze trzech jest w całej tej lokacji, nie? Korkus może też mniocha odpalił i pokazał. I nie. Mariusz polski wojownik. Ale Adam, tam ich jest więcej tych siekaczy. Ja chyba trzech liczyłem. Dobra, lecimy. Matika. Ha, ha, ha. Nabijasz się ze mnie? Jaki kolega z ciebie? Czym jak swoje Call of Duty będziesz grał, będę się też nabijał. Mariusz polski wojownik. Ale jak to mówią Mati, jaki gracz, takie Call of Duty. Chodzi przed brama. Radio Kudlewski. Wyszkoliłem owczarka, żeby pogryzł teściowo, a ten pierdolony na Wigilię mi powiedział, że byle czego do pyska nie bierze. Matika. Żadnych niów. Korus. Jakiś wariat zagłosował na Wiedźmina. Face Green Smiling. Zaraz ja zagłosuję na Wiedźmina. Minion. Anna Miss Miss Anna Miss Miss Anna. Matika. I o jakim Duty mówisz? Korus. Marcin Kurzi Król. Mariusz polski wojownik. Czy głosujemy na Wiesia 2? A. Radio Kudlewski. Ale co zaraz. Hasło okon. Mariusz polski wojownik. Face red drop lies. Face red drop lies. Korus. To mi się nigdy nie znudzi. Godes minion. Korus, masz ankietę. Pysk prosto. Nie. O ja pierdzielę. Korus. Mam. Matika. Czy jest jakaś ankieta, o której nic nie wiem? Face Green Smiling. Face Green Smiling. Jeszcze trochę. Mariusz polski wojownik. Zrobił Adam sobie rewendigę na za free. O, w końcu. Face out. Face fuch siatongę out. Korus. Najwidoczniej face green smiling. Godes minion. Głos oddany. Raz. Jaki Edward nożyko ręki? Dopiero zobaczyłem. Przez ten czat enichu ja nie oglądam gry. Uwierz mi, ja jak wchodzę ostatnio na live'y do kogokolwiek, to mnie gry się nie ogląda, nie? Ile się dzieje na czacie, że się mało to ogląda. Korus. Właśnie odkryłem, łącząc telefon z TV mogę normalnie oglądać i pisać na czacie. Face Green Smiling. Mariusz polski wojownik. Łapki dla stream na Adama. Hand Pink Beink. Dzięki Mariusz, dzięki za wsparcie, dobra. Ogarnęliśmy. Idziemy do naszego ogniska. Minion. Ja tam oglądam Adaś, ale nie zawsze się da. Nie no tak, ale ja tam. Radio Kudlewski. Jak do ciebie wejdę, czy coś, to zawsze pogadamy. Dużo tego gadania jest ostatnio w tych streamach, nie? Godes minion. O, dobrze wiedzieć, małpka Korus. Dobra. Tam na razie nie. Zanim tam. Korus. Radio, do mnie technologia później dociera. Godes. Bo nie jesteś w Podlasie. Ja sam was. Bardzo lubię. Czemu ja nie mogę? Czyż bym gdzieś coś pobłądził? To z drugiej strony. Mariusz polski wojownik. Ci co grają w Souls League dają jakonem inną grę, nie Souls like. Ja zagram w SpongeBoba.
Mariusz Polski Wojownik. Gąd. Sorry. Minion tylko mnie otyłu nie przytulaj. Face Green Smiling. Chorus. Face Green Smiling. Face Green Smiling. Face Green Smiling. Radio Kudlewski. Nie zapomnij zajrzeć https://youtube.com/kudlewski/znak trudności/bdkmljzqmd3nqr9. A radio dbaj o autopromocję, dbaj. Ma 5 zł. Godes Minion. Masz zbyt brzydką i owłosioną dupę, nie taka ładną jak radio. Face Blue Smiling, Face Blue Smiling, Face Blue Smiling. Mariusz Polski. Ty Minion ganesz. Ale raz dodałeś linka, chyba znam tego youtubera razdzia. Mariusz Polski Wojownik. Face Red Blue Eyes, Face Green Smiling. Dobra, mamy. O kurwa Minion, Face Green Smiling. Dobra, siedzi. Uwielbiam skakania w tę grę. Chorus autoreklama byłaby na moim, a nie u Adama. Chorus. Wiecie co ostatnio zrobiłem za troll życia? Będę. Mariusz Polski Wojownik. Jajaje koko jambo Adam daje gościom w Soulsach w Jumbo jajaje. Dobra, tam nie. Trzeba skakać na dół. Pocałowałeś teściową. Jest tutaj, nie? Lecimy. O, mamy. Klucze pióra. Ja jest ta broń, co wymiatał ten koleś, ty nie? Do wujka Radzia i pytam się jego żony, cześć Iga, jak masz na imię? Chorus. Ona mi dała banner. Chorus. I wujek Radzia odebrał mi moda. Mariusz Polski Wojownik. Facebook zaczął the out. Face red here trzapę. Face blue is a drinking coffee. Facebook się po obszarze. Radio Kudlewski. To nie patrzymy do kapliczki, ale dobra. Face green smiling. Face green smiling. Face green smiling. Oj, szkolny. Gruba akcja. Dobra, tu mamy wszystko. Dajmy trochę, podpakujmy postać. Wrócimy naszego mieczyka. Mariusz Polski Wojownik. Inteligencyjnie, wiara. Face fuch siatonge out. Face green smiling. Nie będzie wiara. Face fuch siatonge out. Godes Minion. Chorus serio. Klucza osada. Chorus. Myślę, że teraz żyję w celibacie. Face green smiling. No, to współczuję takiego życia. No nie mówcie, że się zwiesiło znowu, nie? O, już myślałem. A co was dziwi? Dobry moderator nie musiała wiedzieć, że Chorus jest specjalnej troski. Właśnie, radio, mam pytanie. Po ostatniej aktualizacji PS5 nie masz problemów na przykład z grami, że ci zawieszają? Chorus. Radio, ale sam youtuber uznał, że zły moderator, Face Green Smiling. Godes Minion. Hahaha, radio, punkt, Face Blue Smiling. Kurde. Radio Kudlewski.
Nie, ale Monsun ma problemy z nagrywaniem. No właśnie wiem, bo mi pisał, ale mi też się ostatnio przecież zawiesiła konsola na streamie. Po tym nie miałem problemu. Mówię. Ale coś na tym, czytałem na forach, że po aktualizacji ostatniej, nie? Że coś skopali i nie wiedzą co. Lec, dobra. Ale oni testują minion te wszystkie aktualizacje. Godes minion. Mogli najpierw przetestować te aktualizacje, to mnie wkurza, że testują na żywym organizmie. Nie testują na żywym. Grałem ostatnio dużo i nic mi nie było, tylko ja gram w gry z PS4. No właśnie. Mariusz Polski Wojownik. Ja kiedyś brałem udział w takich testach aktualizacji. Dostałem właśnie plik bety, nie? I instalujesz sobie go na konsoli. Później zgłaszasz błędy. Polega na unikacji tej ognistej kuli. Radio Kudlewski. Niech kopną do poprzedniej. No to nie tak łatwo teraz cofnąć, jak już coś poszło, nie? Naprawią to, myślę, że tam nie będzie problemu. Oni dodali dosyć dużo podobno. Nie wiem w sumie co, bo nie zauważyłem, ale... O tej toksyny oraz pytasz. Teraz to jest łajna. Bardzo przydatna rzecz. Ja kiedyś brałem udział w właśnie takich beta testach. Zgłosiłem się i testowałem oprogramowanie. No to powiem wam, że beta wersja oprogramowania, a porównanie z... W wersji, która wychodzi, to jest niebo a ziemia, nie? Czy ta wersja beta to potrafi się tak wieszać, że konsola się czasem odpalić nie chce normalnie? Spoko, Kornel, spoko. Oprócz ciemniania podświetlenia konsoli i automatycznej bramki szumów w kontrolerze do mikrofonu, to chyba nic, a mogliby wydłużyć nagrywanie. A, bo godzina jest, nie? Tylko. I ostatnio jak nagrywałem odcinek z Rise of the Ronin, pierwszy odcinek jak nagrywałem. W 55 minucie mi się zegar pojawił odliczający. Mówię, co się dzieje, nie? Byłem w ciężkim szoku. W sumie nie nagrywałem jeszcze takich odcinków na konsoli. O, żyła małpa. Wajna i mamy klucze szpony. Mamy tutaj. No nic ciekawego. Idziemy dalej. Radio Kudlewski. Szkoda, że żaden żartowniś nie dodał, że za chwilę konsola jebanie, ja bym dodał. Ale jak dodał? Nie rozumiem teraz, o czym mówisz. Do tych błędów? Radio Kudlewski.
Ja do odliczania nagrywania. A. O. O. Grubo by to było, nie? Sobie mały motyw solsowy dodałem do drugiego odcinka z Rise of the Ronin. Niewolnik. Chyba ciekawe, to nie jest lepsze. Nie jest lepsze, jest lżejsze dużo. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Cały czas te lokacje są tak zawiłe. Radziu, powiedz jak ten Dark Souls. Radio, gdzie jesteś? Adasiu, ja dzisiejszy później dokończę, bo mnie wnuk nie pozwolił spokojnie obejrzeć. Skuba nie się obudził. Spoko, nie? Ja nikogo nie każę, nie na siłę, bo to jest... Mariusz Polski Wojownik. Cieszy w ankiecie Wiesiu równo z doktor 3 remis. Tutaj tu jest ta gnida gdzieś, nie? Zdrowo do szczurki, on jest. Mariusz Polski Wojownik. Tu będzie ten siekać. Dzień. To jest normalnie kosmos, co tam wyprawia, nie? Od kowala w dół i bez głowy. W czarnej dupie. Taki z widłami. Sobie od kowala w dół. Siema, noka. Mnie jakiś bez głowy cutes. I jak tam po streamie z Grinchem? Witam. Mariusz Polski Wojownik. Nauczył się od was Zeldinę na pomidorka ciśnie. Mariusz Polski Wojownik. Naukę 87 pozdrawiam. Jak możecie, wrzućcie link do Noki. Może ktoś go tam jeszcze nie ma, to go zasubuje sobie. Noka fajny streamer robi z gierek. I musi się nauczyć grać z komentarzem. Naukę 87. A dalej nimę. Naukę 87. A same pie. Naukę 87. Eldynie. Radio Kudlewski. https://www.youtube.com/naukę8746 znak zapytania s i znak równości 9q9 uriguali qgz3k. Noka, wy musicie się przyzywać tak, że jak wchodzicie do lokacji. Jednoręki Vivandyta gracz. To całą lokację przychodzić razem, bo tak wy się tak przyzywacie, tu zginie, później się szukacie, nie? Udało się. Mariusz Polski Wojownik. Astryklein, wypad super. Dobry EXP jest tam, gdzie idzie się na bossa mogą, lub w lokacji Anzula, gdzie tam są rycerze. No to fakt. Masz rację, Mariusz. Mam ratę, już mam praktycznie wszystko. Ja bym wszedł.
Neta. Radio Pudlewski. Ale dla naukę pełen szacun, ja dwoma rękoma nie daję rady, a on chyba wzrokiem gra. Ja kiedyś patrzyłem, to dla młodych to zrobić to, że nie będziesz używał kursora od myszki w komputerze, tylko będziesz myślą sterował, nie? Że taki mini chip będą ci szczepiać do skroni i będziesz właśnie tym sterował. Fajna opcja. Mariusz Polski Wojownik. Ja jak grałem i po ileś czasu na celi tego smoka ubić 14 levela wleciało i od razu po talizman jest obok. Ja to nie korzystałem z tego momentu cheatowania w tym. Ale nie, jakoś mnie to... Nie ma, czy myślałem, że coś było. Dodam znowu ten posiarz. Mariusz Polski Wojownik. Pan Zulaka ta na chwili robi robot i buildik przetestowany jest. Radio Pudlewski. Adaś, jak ty pamiętasz te wszystkie Soulsy? Kurwa, ja w Mario na drugim świecie się ja lubię. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy pamiętam tak... Jakoś tak naturalnie mi to przychodzi, wiesz? Muszę odblokować to przejście, bo bym dzisiaj nie chciał też długo streamować, bo cały tydzień mocno nie dosypia. Znając poniedziałek od pępkowego, tak wczoraj mecz i tak raz za razem, a jutro muszę iść wcześniej do pracy. Radio Kudlewski. Okej, a datę ślubu pamiętasz? Mam na tym, na obrączce, to nie zapomnę, nie? Mariusz Polski Wojownik. Jak Wimkowi pomagam na stream w Drodzburnę i Ejzenu, ale teraz trochę na White i zniknę. Radio Kudlewski. Face greens mi link, face greens mi link, face greens mi link, face greens mi link. To był mój pomysł, żeby datę na obrączkach wygrywać. Wprawdzie jakbym zapomniał. Mariusz Polski Wojownik. Ale się pojawię. Matika. Drugi świat w Mario to podziemia, przecież bardzo łatwe. Mariusz Polski Wojownik. Trophy yellows me link. Face to Royce drinking coffee. Face to Royce cobalt ring ice. Green.pl. Dobry pomysł. Najlepszy. Nie da, gnidę to wykończą, może jakimś. Mariusz Polski Wojownik. Ja 16 lat już i dziękuję Bogu, że już tyle lat po ślubie. Mariusz Polski Wojownik. Witam Grinch. Matika. Adam, też mam przypominajkę na obrączce. Face greens mi link, face greens mi link. No co, no dobre, tak? W razie tego udajesz się bawisz i patrzysz. Małka Matika, brawo. Wygrałeś De. Komplet wkrętaków i wycieczkę do Rosji na koszt własny. No właśnie. Green.pl. Siemka Mariusz. Handping the ink. Matika. Małka Radio, gdzie odbiór? Korus. Siema Nokia, chwalmy boki umajone. Radio Kudlewski. Ja nie mam obrączki. Green.pl. Siemka wszystkim. Handping the ink. Handping the ink. No. Mariusz Polski Wojownik. Jednego ściągnij z ognia z góry.
Chorus. Marcin 80. Nie ściągnę go z góry ogniem, bo oni ten. Siemka Grinchu. Chociaż może spróbujemy. Dobra, mam pomysł. To Grinch już wolny, masz dosiąd, czy nie? Mariusz Polski Wojownik. Ja ściągałem jednego z łuku. Właśnie teraz tak pomyślałem, żeby czymś porzucać w nich. Małpka Korus, tęsknisz za Marcinem. Grinch.pl. Naukę zaraz tam będę. Grinch.pl. Wolne, wolne. Widzisz, Grinch, jakbyś miał solsy trójeczkę, to byśmy sobie popykali Marcin razem. 80 kurz i król. Razem byłoby zabawniej. Dobra, i teraz tak, co ja mam do rzucania? O, kukri. Wszystkie bomby. Teraz to zwajne. To jeszcze mogę niego porzucać, Korus. Dobra. Nigdy mi się to nie znudzi. Grinch.pl. No ja planuję sobie ogran 3 jeszcze. Grinch.pl. Ograć. Mariusz Polski Wojownik. Gdybym nie sprzedał PS4, bym grał teraz z Adamem albo z Grinchem Pelwinę i pomagał, byłoby na wesoło. Jakby to ich ugryźć. Co by to z nimi zrobić teraz? Marcin 80. Małpka Korus, ja tam lubię Marcina. Grinch.pl. ZW. Korus. Siema hejter. Mariusz Polski. Siema hejter. Teraz to Adam ma w tym momencie polskie zoo. Hejter Marcin 80 Gaming. Cześć. Korus. Ja robię pokłony do Kurzi Król. Face Green Smiling. Tak jakby spróbował. Tylko czy pójdzie do co? Idzie tylko z mojego poziomu. Fuck and shit. Jakby to ich rozgryźć, kurde. Czemu ta Iwona tak to czyta, nie wiem, ale jest śmiesznie. Face Green Smiling. Nie, w plecy miał być, kurde. Ja pierdzielę, nie? Kurde. Miał być w plecy. Zblokował. Ścieka na cebulkę. I na pomidorka. Chcę ich pomóc, nie ma tu żadnego znaku. Już dziwne. Zawsze było pełno znaków. Mam pomysł, chyba Mariusz że. Polski Wojownik.
Zobacz, czy nie masz, Adam, hasła u siebie. Nie, nie mam hasła, bo przecież przyzywałem przy tego. Dobra, dzieci. Nameless Kinga, nie? Rano o 4 Arbeid. O, idzie, idzie. Ja też jeszcze chwila i zaraz. Koniec. Zaraz kończymy. Nie no, bossa to nie będzie. Bo do bossa to jeszcze daleko. No, bo zacznę ich od drugiej strony. Będę go widział stąd. La. Będę z nim pajacował. Na razie. Dobra. Idziemy otworzyć tu bramę wielką. Możemy teraz spróbować ich siekać. Mariusz Polski Wojownik. Ja też zaraz się zawijam w koc, będzie krótka noc, ją tu bobina, dobranoc, pomacham z Adamem i ekipą się pożegnamy, za parę dni się spotkamy, jeszcze zostajemy i na czacie piszemy, face plus milling. Dobra, i teraz powoli posiekamy. Tutaj powoli. O ja. Nie no, trochę nie mój dzień dzisiaj jest na nich, nie? Speedruna teraz tam przez bramy. Mariusz Polski Wojownik. Pomidorek jest trendy w tym sezonie. Handping Wing. Mariusz Polski Wojownik. Pójdę do śmiechu, mnie niekoniecznie. Co się w ogóle wyrabia, nie? No nic nie mogę zdążyć. Czaisz to? Na nic nie zdążam, nie? Żadnej reakcji. Nie wiem, co normalnie, czy przebudować faktycznie postać na jakiegoś tanka teraz? A jednak Adam to człowiek, a już myślałem, że maszyna. Czemu tak myślałeś? Bo nie przeklinałem? Kurde, zaraz się wyrabia. Ciekam, nie wiem, co tam walczy. I... drzewko tylko. Drzewko, jak dobrze pamiętam, jest.
Chciałbym przebudować postać tu już na nich. Naprawdę zrobić quest tanka sobie, żeby poradzić sobie z nimi. Radio Kudlewski. Bo nie giną leś, a tu my i twoja zmiana. Mariusz Polski Wojownik. Oni są mocni, mają szybkie ataki, jak widać na obrazku. No i jest ale ich jak dwóch. Się ich trafia, można ich zespamować. Idzie następny. Serio. Chodźmy, leczy się. Cypek 100. Hejter, czyżby to było AX 23? Emotikon pokazanie języka. Dawaj tu. Leczy się. Mariusz Polski Wojownik. Face purple with the eyes. Jest pad Wilhelm. Klucz do mechanizmu i onyksowe ostrze. To onyksowe ostrze to takie całkiem przyzwoite było z tego co pamiętam, nie? Dobra, muszę odblokować gdzieś sobie ognisko jakieś, bo zaczyna mi to woli wszystko mocno niepokoić. Mariusz Polski Wojownik. Leży i kwiczy. Dobra, nic nie będzie. Leży i kwiczy. Gdzieś to powinno być jakieś ognisko, nie? Jak będzie ognisko, to kończymy, bo... Nie będę się już więcej denerwował dzisiaj. Dwie godzinki, tak jest elegancko. Mariusz Polski Wojownik. Wrogowie dobra. Trunchają i się nie starają. Teraz będzie Kongo Baja Bongo. Radio Kudlewski. Adaś, dlaczego jak mam miecz czarnego rycerza, to kurwa ruchy słabe, a w tabelkach wszystko gra. Mariusz Polski Wojownik. Ale wiem, ale Radziu, ruchy słabe w sensie, że robisz... wróćmy tu jeszcze coś. Robisz takie przewroty powolne? Czy chodzi, że wolno atakuje? Mariusz Polski Wojownik. Obciążenie masz. Matika. Jak to koniec? O Matik, ja już też jestem zmęczony po tym tygodniu. Jeszcze jutro muszę naprawdę wcześniej wstać. Wino atakuje. No ta broń ma, ten miecz ma wolne ataki, ale już jak nim trafisz, no to jest, wiesz, konkretnie, nie? Już jeszcze kawałek przejść, ale tylko kawałek. Bo naprawdę już nie jestem w formie dzisiaj. Mariusz Polski Wojownik. To do następnego nie wiem do kiedy chopoki. No, cześć Mariusz. A to tak, ale weź raz. No niby tak, ale to musisz się nauczyć tych ataków, wiesz? Małka Mariusz, trzymaj się. Mariusz Polski Wojownik. Radzie. Ale potrzymy jeszcze. Matika. Trzymaj się Mariusz, handping wing. Owie. Akurat w Dark Souls 1, nie? To jest tak, że musisz wszystkich ataków się wyuczyć, nie? Nauczyć się tego, jak ta właśnie pewnie atakuje, kiedy atakować, kiedy tak nie zdążysz, nie? To się musisz wyuczyć. To jest akurat w tej grze takie
Mariusz Polski Wojownik. Jeszcze zostaję w tym kraju. Jeszcze chwilkę tylko. Wchodzę. O, ja. Matik, ten nowy symulator to kozak, tematyka rzadko poruszana. A, ten... Polski Wojownik. Mile Farmer's Father. DS3 niż DS2. Mariusz Polski Wojownik. A teraz Wiesiu trzyma remis z DS2. To jest tylko z paska zdjęć rzeczy. Czekajcie chwilę, byście byli jak uprzejmienie. A nie, mnie blokujecie? Dobra. Następny. To chociaż pierwszy skrót zblokuje. Czy dam radę? Matika. Radzie szkoda, że wyświetlenia mówią o innego. No nie wszystko się będzie oglądać jak Taxi Driver, nie? No niestety, nie? Niecodzienny temat i dlatego tak jest, ale... Bo to jest dodatek do gry, nie? Matik, to nie jest samodzielna gra, tylko dodatek do tego Farmer's Life. Samodzielna gra. A, myślę, że czas... Co mi się robi już dodatek, jest, nie? Mariusz Polski Wojownik. Radio, u ciebie ten wygląda jak Indiana Jones w tej grze i jeżdżce latający. A, no z tym kapeluszem teraz. Ja teraz zajarzyłem, nie? O, ten kapelusz to żeś mu to... Dobra, odblokujemy sobie pierwszy skrót do tego. Do ogniska i na tym zakończymy zabawę. Radio Kudlewski. Zobacz, ja uważam, że The Long Dark jest w PT, a nie każdy to oglądać będzie. No to fakt. Mariusz Polski Wojownik. Ja myślałem przez chwilę, że tak skacze wysoko, a on Indiana mikał to latające i tylko jak muszka latał. Dobra, otworzymy. No i dobra, dzięki panowie, że siedzieliście ze mną do końca. Miło było. Fajnie było z wami pogadać.
No ale ten tydzień jest męczący. Już w przyszłym tygodniu po świętach to już będzie trochę inaczej. Matika. Dzień... Mariusz, co? Mariusz mówi, że radio w tym Eleksie ma przecież ten kapelusz Indiana Jonesa. Dobra. Dzięki panowie. Pamiętajcie, że spotykamy się za tydzień o tej samej porze i radio będziemy sobie kontynuować. Dziękuję, było super. No super było, że byliście, nie? Dzięki, cześć. Fajnie, że widzimy się za tydzień i dzięki, że jeszcze raz dzięki, że byliście. To cześć wam wszystkim. Matika. Dzięki, Adam, salutująca twarz. Mariusz Polski Wojownik.